tvpodkarpacie.pl. W przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego drugiej ligi siatkarze TSV Monster Transgaz Travel Sanok grali na wyjeździe z AKS-em Rzeszów. Pierwsze dwie partie należały do Sanoczan, którzy dyktowali warunki gry i pewnie sięgnęli po zwycięstwa kolejno do 18 i 17. Kiedy wydawało się, że trzeci set będzie formalnością, młodzi siatkarze z Rzeszowa poderwali się do walki i w emocjonującej końcówce wyszarpali wygraną faworytowi. Ta odsłona zakończyła się wynikiem 26-24. Podrażniony lider jeszcze raz pokazał siłę w czwartym secie, szybko uzyskując kilkupunktową przewagę i dowożąc ją do końca. 25-17 i w całym meczu 3-1 dla Sanoka. Na pewno cieszy z tym, że niepotrzebnie daliśmy się sprowokować w trzecim secie, bo mogliśmy go dowieść, byłoby 3-0, tak to troszkę była nerwówka i musieliśmy jeszcze powalczyć w czwartym secie. Moim zdaniem brak jakiejś może koncentracji przez moment, sporna sytuacja i nie skontrolowaliśmy tego. To cieszy, że udało nam się tego seta ugrać, bo chłopcy przez moment przynajmniej uwierzyli, że mogą grać na zupełnie fajnym poziomie. Trochę mniej błędów własnych, więcej wiary w siebie i od razu wynik po prostu poszybował w drugą stronę, bo Sanok, no nie ukrywajmy, to doświadczona drużyna, bardzo regularna, to co nam pokazali w pierwsze dwa sety, to praktycznie rzecz biorąc, Paweł jak wyszedł na zagrywkę, mieliśmy olbrzymie problemy, żeby utrzymać piłkę w grze i od tego się później zaczynały nasze problemy. Natomiast w momencie, kiedy my żeśmy zaczęli tam, powiedzmy, utrzymywać piłkę w grze, na wysokiej piłce, żeśmy sobie radzili, zaczęli chłopcy lepiej zdecydowanie atakować, więc pobraliśmy tego seta dzięki temu, że wierzyli. Chcieliśmy podejść do tego meczu bardzo wyluzowani, bo wiedzieliśmy, że no, drużyna Sanoka to jest faworyt, jest to drużyna z aspiracjami na pierwszą ligę. Trener nam kazał grać otwarcie, żebyśmy dużo ryzykowali i w tym trzecim secie myślę, że się otworzyliśmy właśnie na to, zaryzykowaliśmy w pewnych elementach i to się udało. W momencie, kiedy zaczęli tworzyć monolit, trochę więcej się wspierać i bawić się tą grą, to okazało się, że można, bo koledzy na zagrywce trochę przycisnęli, w bloku żeśmy trochę lepiej pograli, obronili, skontrowali, także każdy gdzieś tam cegiełkę dołożył i myślę, że cały zespół no, w tym jednym secie na pewno zagrał na miarę swoich możliwości. Jak gramy z taką mocną drużyną jak Sanok, to musimy jednak zaryzykować w zagrywce, bo jest dużo tam przyjmujących, oraz libero też dobrze się spisuje w przyjęciu. Dzięki mocnej zagrywce odrzuciliśmy ich trochę od siatki i mogliśmy spokojnie ustawić sobie szczelny blok. Przepracowaliśmy solidnie, z tym, że teraz jesteśmy w sumie w takiej ciężkiej fazie, bo już przygotowujemy się na play-offy i trenujemy ciężej niż normalnie, ale jest poprawa. W tygodniu także no nie jesteśmy na świeżości, tylko mamy po prostu no, ciężki okres w tym momencie i no, budujemy tą formę na te play-offy. Za tydzień TSV zakończy sezon zasadniczy meczem u siebie z Neobusem Niebylec. Początek o godzinie 17. Transmisję na żywo przeprowadzi portal esanok.pl. tvpodkarpacie.pl